Jesteśmy tutaj dzisiaj przede wszystkim, żeby zapewnić mieszkańców południowej części województwa łódzkiego, że wiosna nie zostawi ich samych, że kolejne rządy niestety oszukiwały mieszkańców południowego łódzkiego, że zatroszczą się o ich los, mamiąc ich, że węgla wystarczy na 200 lat, jak mówił pan prezydent Andrzej Duda. Wiemy dobrze, że węgla w Polsce nie wystarczy na 200 lat, nie wystarczy nawet na 100 lat. Tutaj w Bełchatowie, jeśli chodzi o kopalnię węgla brunatnego Bełchatów, węgla wystarczy na najbliższe 10 lat. Na 10 lat kilka tysięcy osób zatrudnionych w tym sektorze węglowym tego regionu będzie miało węgiel. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć jasno i stanowczo, wiosna nie zostawi was samych. Kiedy oni mówią, że będą wspierali górnictwo, to was oszukują. Kiedy oni mówią, że inwestują w górnictwo, to wyrzucają pieniądze w błoto, bo nie mają pomysłu na to, jak powiedzieć, że tego węgla zabraknie. Nie mają odwagi powiedzieć, że tego węgla zabraknie i zostawią was samych. Tak jak stało się to w wielu innych krajach, gdzie politycy nie mieli odwagi powiedzieć, że te złoża się wyczerpują i nie mieli pomysłu na to, co dalej. Jesteśmy tutaj dzisiaj na ziemi łódzkiej, żeby powiedzieć, że my jako wiosna mamy konkretny program, co dalej. Jeżeli wygramy wybory do Parlamentu Europejskiego i na jesieni do polskiego parlamentu, to zaproponujemy zielony pakt dla Polski, zielony pakt dla Bełchatowa i zielony pakt dla Europy. Czym będzie ten zielony pakt? Zielony pakt będzie oznaczał, że mieszkańcy tutaj tego regionu, ale także innych regionów, którzy zatrudnieni są w sektorze kopalnych źródeł energii, nie tylko węgla brunatnego, ale także innych paliw kopalnych, będą sukcesywnie przekwalifikowani, zapraszani do inwestowania w odnawialne źródła energii. Tutaj, na ziemi południa łódzkiego, my nie proponujemy tylko i wyłącznie zalewania wodą kopalni odkrywkowych. To nie jest rozwiązanie problemu, żeby zalać wodą ten teren. Ale my proponujemy nowe miejsca pracy dla ludzi, którzy tutaj za chwilę staną przed ogromnym problemem bezrobocia. My mamy tutaj rozwiązania i dlatego zielony pakt dla Polski wiosny oznacza nowe miejsca pracy. To przede wszystkim gospodarka wolna od węgla i smogu, ale to także 200 tysięcy nowych miejsc pracy, 200 tysięcy w całej Polsce i kilka tysięcy nowych miejsc pracy w odnawialnych źródłach energii, bezpiecznych, ekologicznych, tak, żeby nikt tutaj już więcej na tej ziemi bełchatowskiej, łódzkiej nie musiał umierać z powodu smogu. To także możliwość produkcji prądu przez mieszkańców tego regionu, że będąc producentami będą mogli sprzedawać także ten prąd, staną się prosumentami, bo tak to fachowo się nazywa. To także zero emisji smogu, to zdrowe powietrze. Chcemy doprowadzić do tego, żeby łódzkie nie kojarzyło się z przekraczaniem norm powietrza, ale kojarzyło się z zielonym regionem Polski. To wymiana także 2 milionów kotłów. Wiemy, że jest to ogromny problem. To wymiana kotłów na bardziej ekologiczne metody pozyskiwania energii i 150 miliardów w całej Polsce inwestycji na nasze bezpieczeństwo energetyczne do 2035 roku. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale każdego roku polski rząd dopłaca 10 miliardów złotych do węgla. My dopłacamy do tego węgla 10 miliardów złotych, żeby go wydobywać. Gdybyśmy każdego roku przeznaczali te 10 miliardów złotych na nowe miejsca pracy tutaj w Bełchatowie, tutaj w Łódzkiem, to ci ludzie mieliby poczucie bezpieczeństwa przyszłości pracy. Dzisiaj tego niestety nie ma, bo za kilka lat ten węgiel się po prostu skończy. I dodatkowo 0,5% PKB na innowacje w odnawialne źródła energii. Tak, żebyśmy tworzyli także odnawialną gospodarkę energetyczną. Żeby Polska stała się czempionem, a mamy do tego narzędzia, jeśli chodzi o innowacje w odnawialne źródła energii. Dlaczego możemy się stać czempionem? Otóż mamy nasz skarb narodowy.
sporo dobrego wiatru, sporo dobrego słońca, może nie dzisiaj, ale wiatr mamy niezły dzisiaj, i sporo dobrej wody. To są nasze narodowe skarby. Każdy patriota, każda patriotka, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, który stawia na węgiel, powinni postawić na nasze narodowe dobra, którym jest woda, wiatr i słońce, tutaj nasze polskie. Dlatego Wiosna proponuje Europejski Zielony Pakt dla Polski, dla Bełchatowa i dla Europy. Jestem tutaj dzisiaj z mieszkankami, z mieszkańcami ziemi łódzkiej, bełchatowskiej, z liderką naszej listy, Anitą Sowińską, która kandyduje z ziemi łódzkiej do Parlamentu Europejskiego, ale także z Hanną Gil-Piątek, która jest tutaj po mojej lewej stronie, które przedstawią szczegóły naszych propozycji. Która z was pierwsza? Anna Gil-Piątek, proszę bardzo. Wiosna w Europarlamencie będzie walczyć o konkrety. Będziemy walczyć o europejski plan dla Bełchatowa. Europejski plan dla Bełchatowa to nie tylko ponad 5 tysięcy nowych, innowacyjnych i wysokopłatnych, co najważniejsze, miejsc pracy, które nie zostawią mieszkańców województwa łódzkiego bez żadnej szansy i bez pomocy, tak jak to robią inne partie w tej chwili. Europejski plan dla Bełchatowa to również zero smogu w województwie łódzkim. Nie tylko wymiana kotłów, ale również specjalne strefy smogowe, tam gdzie w tej chwili cały czas przekraczane są normy emisji, tak jak w Radomsku i w Opocznie na przykład. Europejski plan dla Bełchatowa to również zmiana przepisów o pomocy publicznej i możliwość docieplania mieszkań, ponieważ w tej chwili bardzo często ograniczamy się tylko i wyłącznie do części wspólnych z powodu unijnych przepisów. My wiemy, jak to zrobić, wiemy, jak zrobić tak, żeby unijne pieniądze szły na pełną termomodernizację mieszkań i domów jednorodzinnych. Dzięki temu obiecujemy, że jeżeli ten plan zostanie wdrożony, to koszty ogrzewania w łódzkim do 2024 roku będą mniejsze o 20%. Zrobimy to nie tylko dzięki efektywności energetycznej, ale też dzięki nowym zielonym źródłom energii. Dziękuję bardzo. Anita Sowińska. Wiosna będzie rzeczniczką Zielonego Paktu dla Europy. Będzie to umowa międzynarodowa, w której państwa zobowiążą się do wycofania węgla do 2050 roku. Sprawimy, że energetyka europejska będzie oparta na odnawialnych źródłach energii. Takie elektrownie, jak tutaj stoimy, takie jak elektrownie, jak Bełchatów, odejdą do historii. Nowa energetyka będzie oparta na rozproszonych źródłach energii, gdzie konsument będzie mógł być jednocześnie producentem energii. Nowa energetyka będzie oparta również na rozproszonych magazynach energii, inteligentnych systemach przesyłowych, a także systemach komputerowych. To wszystko zapewni nam tanią, zieloną energię, to wszystko zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne i uniezależni nas od dostaw energii spoza Unii Europejskiej. Polska będzie liderem zielonej i sprawiedliwej transformacji energetycznej. Dziękuję, dziękuję panią. Szanowni państwo, dzisiaj w Sybinie, w Rumunii, polski rząd siedzi w kącie, kiedy liderzy państw europejskich dyskutują o przyszłości Europy w zakresie klimatu. Dzisiaj w Sybinie polski rząd siedzi w oślej ławce, ponieważ Polska nadal mami Polki i Polaków, że węgiel to jest przyszłość. Kiedy cała Europa ucieka od węgla, wiedząc, że nie tylko węgiel truje, ale zasoby węgla także w Polsce po prostu za kilka lat się skończą. I dzisiaj my jako Wiosna, jako jedyna partia polityczna z tych trzech sił politycznych, mamy odwagę powiedzieć, musimy zacząć działać. Zegar tyka. Nie tylko umiera 45 tysięcy ludzi w Polsce z powodu smogu, ale także musimy przestać mamić ludzi, że inwestując jak Platforma Obywatelska w rozbudowę elektrowni Opole, jak PiS w rozbudowę elektrowni w Ostrołęce, że musimy zaproponować alternatywę. I tą alternatywą jest inwestycja w człowieka. Inwestycja w bezpieczeństwo przyszłości mieszkańców Bełchatowa, Opola, Ostrołęki, Śląska, Lubelszczyzny. Tam wszędzie, gdzie wydobywa się węgiel, gdzie spala się węgiel, a ludzi mami się, że mamy 200 lat jeszcze tego komfortu. Za chwilę ta bomba wybuchnie. Wie o tym cała Europa. I dzisiaj w Sybinie o tym rozmawia.
a premier Morawiecki stoi w kącie i udaje, że węgiel jest naszą przyszłością. My dzisiaj apelujemy o rozsądną politykę, mamy na to plan i jest to zielony pakt dla Polski, zielony pakt dla Bełchatowa i zielony pakt dla Europy. I to proponuje dzisiaj Wiosna. Czyli tak naprawdę odkrywka Złoszczew, która jest bardzo ważna tutaj dla Bełchatowa, dla tego terenu, no, ponieważ to są miejsca pracy. Jeżeli Wiosna dojdzie do władzy, powiedzmy na jesień, to co z odkrywką Złoczew w związku? Będziemy sukcesywnie. Przede wszystkim, tutaj Państwo widzicie, będziemy przede wszystkim tworzyli nowe miejsca pracy. Odchodząc od węgla zaoszczędzimy każdego roku 10 miliardów złotych, które wyrzucamy w błoto, ale także nie zapłacimy kar. 8 miliardów złotych Polska zapłaci kary za to, że nie ma miksu energetycznego, który zwiększałby OZE. Co Wiosna proponuje więc tutaj mieszkańcom? Sukcesywne odchodzenie od tego typu trujących, nieefektywnych miejsc pracy na rzecz odnawialnych źródeł energii. Ale nikt nie może pozostać bez pracy. Dlatego nie będzie się to odbywało w taki sposób, kiedy rządził premier Buzek, Platforma Obywatelska czy PiS, że ludzie zostawiali na lodzie. Ale ci ludzie muszą mieć pewność, że będą mieli miejsca pracy. Dobrze płatne, lepiej płatne niż dzisiaj, a przede wszystkim bezpieczniejsze, bardziej ekologiczne. Szanowni Państwo, tu ludzie umierają dlatego, że nadal palimy węglem. Musimy to zmienić. Nie może być tak, że ludzie będą umierali dlatego, że ten rząd nic nie robi. Więc Wiosna, ale to nie jest nic nowego, tak się dzieje na całym świecie. Wiosna proponuje europejskie rozwiązania dla Bełchatowa, bezpieczne dla ludzi, perspektywiczne, dające nowe miejsca pracy. Jeszcze jedno pytanie, TVN24. Dlaczego w ostatnich dniach w kampanii wyborczej spoza tematu konferencji pojawił się temat służby zdrowia? Wszystkie partie kandydujące zaczęły o tym mówić. Na szczęście, cieszę się, że przypominają sobie, że człowiek jest najważniejszy. Po erze inwestycji w stadiony, w wyrzucanie pieniędzy na takie inwestycje, na trucie ludzi, może nadszedł czas, żeby ich zacząć leczyć w końcu. I to całe szczęście. Wiosna powiedziała, pamiętam na Torwarze, że 30 dni na czekanie na lekarza specjalisty, dzisiaj jest licytacja. Kto da mniej oczekiwania? Ale ja się z tego cieszę, bo wszyscy na tym zyskamy. Kibicuję im i mam nadzieję, że dzisiaj priorytetem stanie się zdrowie. Panie prezesie, ale widzi pan jakiś powód, że wszyscy w zasadzie w ciągu ostatnich 24 godzin zaczęli mówić o tym zdrowiu? Może są jakieś badania, może te, które pokazują, że szczególnie Polakom właśnie na tym temacie zależy? Badania są i pokazują, że dzisiaj mamy sytuację jak u Barei. Że to jest już komiczna sytuacja, ale też tragiczna, bo ludzie umierają. 110 tysięcy osób umiera z powodu raka każdego roku. 45 tysięcy z powodu takiego smogu umiera ludzi w Polsce. Więc może czują oddech wiosny na plecach, że od kiedy jest wiosna, my zaczynamy się zajmować tematami, które były zamiatane pod dywan. Bo wszyscy wierzyli, że jak zbudujemy autostrady, lotniska, to wszystko będzie cudownie, a nie jest. Ludzie wiedzą, że ich dzieci nie mają przyszłości w tym kraju, nie tylko dlatego, że nie ma autostrad i lotnisk, ale może dlatego, że nie mają dobrej płacy za dobrą pracę, nie mają dobrej opieki zdrowotnej, umierają z powodu smogu, może dlatego, że nie mają dobrej edukacji. Cieszymy się, nareszcie te standardy cywilizacyjne może przyjdą do Polski. Przyszła wiosna, przyjdzie też cywilizacja do Polski. Ale może wróćmy do węgla, jeszcze takie pytanie. Mówi pan, że musimy gonić standardy europejskie, gdzie ta zielona energia jest jakimś standardem w Europie, u nas musimy ją wprowadzać. No, nie idąc daleko za zachodnią granicą, jednak w pierwszej dziesiątce tych tak trucicieli, tak zwanych emitentów CO2, Niemcy mają 7 bodajże z 10 kopalni, my mamy 2. No, wygląda na to, że chyba skoro Niemcy, bogaty kraj, wygląda na to, że nie jest tam tak wesoło z tą zieloną energią, no to u nas... Panie redaktorze, szanowni Państwo, to ja proponuję zabieram Pana na wycieczkę do Niemiec, przekraczamy granicę i Pan zobaczy, ile tam jest wiatraków, ile tam jest paneli fotowoltaicznych. Sorry, ale gołym okiem widać, na co stawiają Niemcy, na jakie technologie stawiają Niemcy. Zapraszam Pana na południe, na Słowację, do Czech, na co stawia dzisiaj cała Europa. Jeżeli ktoś mówi, że przyszłością Polski, przyszłością Europy jest węgiel,
węgiel, to chyba nigdy nie przekroczył polskiej granicy na zachodzie. Być może bywał na Ukrainie, być może bywał na Białorusi, ale zapraszam na zachód Europy. Zobaczycie Państwo, jak wygląda przyszłość energetyczna Europy. Różnice. Na przykład Wiosna wygrywa wybory. Za ile lat kopalnia Bełchatów jest zamknięta? Ale ja nie muszę określać. Wszystkie raporty pokazują, w ciągu 10 lat kopalnia węgla brunatnego Bełchatów przestanie wydobywać węgiel, bo zabraknie złóż. No ale są nowe odkrywki. No ale te odkrywki są nieopłacalne dzisiaj, albo coraz mniej opłacalne. Wydobycie węgla jest nie tylko nieopłacalne ekonomicznie, ale też ekologicznie. Bo to jest katastrofa ekologiczna dla takich miejscowości, na przykład jak Radomsko, które zostanie zalewane wodą. To jest katastrofa ekologiczna dla całego tutaj środowiska. Dlaczego nie mielibyśmy korzystać z czegoś, co jest ekologiczne i ekonomiczne? No ludzie, no po co się trzymać kurczowo czegoś, co nie działa, gdzie my tracimy pieniądze? Mamy rozwiązania, które są lepsze, które są fajniejsze, które są bardziej opłacalne dla ludzi. Będziemy po prostu też lepiej dzięki temu zarabiali. No, zacznijmy trochę odważniej myśleć o przyszłości tego regionu i całej Polski. Do tego namawia Wiosna. I jeszcze raz, my jesteśmy bardzo wrażliwi społecznie. Nie zostawimy nikogo bez godnej pracy. I to musi wybrzmieć szczególnie mocno, że odchodzenie od węgla w żadnym wypadku nie może oznaczać odchodzenia od człowieka i pracowników, pracowniczek pracujących w tego typu zakładach. Oni muszą mieć bezpieczeństwo pracy. Ja nie zamknę żadnej kopalni, nie zlikwiduję żadnej odkrywki, jeżeli nie będę miał 100% pewności, że ludzie będą mieli dobre miejsca pracy w tym regionie. A jak będą wyglądały te miejsca pracy, bo tak naprawdę, czy Bełchatów, nie wiem, jak pan widzi to technicznie? Co to ma po tej kopalni? Czy ludzie będą mogli zostać w Bełchatowie, tu pracować? Coś pan tu Anna Gil-Piątek, proszę bardzo, która mnie tutaj szturcha, że chce mówić. Przede wszystkim chodzi o konkretny plan, tak? To znaczy nie chodzi o tworzenie jakby pojedynczych miejsc pracy, tylko o restrukturyzację całego tego regionu pod względem charakteru miejsc pracy. Nie tylko w sektorze zielonej energii, ale również w sektorze, nie wiem, termomodernizacji, nowoczesnych technologii i w sektorze, zaznaczam, mieszkalnictwa, bo częścią programu Wiosny dla województwa łódzkiego jest również budowa co najmniej 3000 energooszczędnych mieszkań dla seniorów. Dlatego, że nie tylko oszczędzamy na charakterze prądu, tak, czy ogrzewania, kiedy to jest rzeczywiście bardziej ekologiczna energia, ale również na termomodernizacji i na tym, że ludzie będą mieszkać w lepszych, docieplonych mieszkaniach. No tak, ale tu mówimy o wydatkach, a teraz jest kwestia tego, że wbrew temu, co usłyszeliśmy, jakby do Bełchatowa, do kopalni Bełchatowa nie dokładamy tych pieniędzy. Panie redaktorze, ale umierają ludzie przez te węgiel. Proszę pana, 24 miliardy wydajemy na służbę zdrowia, żeby pokryć koszty tego, co tutaj się produkuje. To są koszty ukryte, których nikt nie liczy. Jeśli pan ma dzieci, nie myśli pan o swoich dzieciach, że one po prostu ten smog wdychają, że za chwilę nie będą mieli pracy tutaj i będą musieli wyjechać do tych Niemiec? Spokojnie, ja myślę, ale pytam dalej, bo nie wszystko rozumiem. Ludzie! Więc pytanie jest takie, tu mówimy o wydatkach, natomiast chciałbym się dowiedzieć, z czego ten rejon nasz Bełchatowa miałby według tych pomysłów żyć. Obecnie jest kopalnia elektrowni. Okej. Dlatego ten temat pojawia się właśnie teraz przy wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dlatego, że dotąd fundusze unijne były szarpane jak kołderka, najczęściej dostawały je w pakiecie z zitami duże miasta i duzi gracze. Natomiast jakby nikt nie patrzył perspektywicznie na to, na co te fundusze mają być wydawane, żeby przekroczyły następną kadencję i żeby weszły jakby i służyły trochę bardziej w przyszłości ludziom, a nie politykom. Dlatego Europejski Plan dla Bełchatowa zostanie sfinansowany z funduszy unijnych, które będą tak podzielone, żeby tutaj dokładnie trafiły pieniądze na restrukturyzację rynku pracy. Czy cały system zielonej energii będzie pochodził z funduszy europejskich? Szanowni Państwo, w dużej mierze, ale Polska dzisiaj dokłada 10 miliardów złotych do wydobycia węgla. Wyobraźcie sobie Państwo, że każdego roku na rynek byłoby inwestowane w odnawialne źródła energii 10 miliardów złotych. To są ogromne pieniądze, których Polska dzisiaj nie inwestuje w odnawialne źródła energii, a wyrzuca w błoto, przez co umierają ludzie, przez co nie ma żadnej perspektywy dla rozwoju tych miejsc pracy. Jeszcze jedna ważna rzecz, która mi się przypomniała, o której musicie Państwo pamiętać. W nowej perspektywie Unii Europejskiej ani złotówka, ani jedno euro nie będzie przekazane na węgiel.
To jest wymóg Unii Europejskiej, że nie, koniec z dofinansowaniem wszystkiego, co jest związane z węglem. Więc ostrzegam Państwa, żadne euro nie trafi na węgiel. Albo myślimy o przyszłości, albo ci ludzie, Państwa dzieci, zostaną pozostawieni sami sobie. Będą musieli wyjechać do tych Niemiec, być może pracować w tych kopalniach, ale tutaj pracy już nie znajdą. Więc zacznijmy dzisiaj myśleć o ich przyszłości. No właśnie, a jak Pan ocenia te wymogi, że Unia decyduje jednak, że na inwestycje, które no, nasz rząd jakby popiera, nie dostaniemy pieniędzy, natomiast dostaniemy na inne. Słusznie, bardzo dobrze. Unia Europejska myśli o przyszłości całego kontynentu, o przyszłości Polski. Mam nadzieję, że będzie tego pilnowała, żeby nie wyrzucać pieniędzy w błoto, żeby pieniądze, żeby ta pomoc finansowa Unii Europejskiej była dobrze inwestowana. Mam nadzieję, że to będzie bardzo skrupulatnie pilnowane przez Unię Europejską. Jeszcze, to nie mówicie Państwo o miejscach pracy, a czy zdajecie sobie Państwo sprawę ze skali, powiedzmy, osób, które dotknęłoby zamknięcie kopalni? Związki ale nie dotknie to ani jednej osoby. Proszę mi na to kończyć pytanie. Związki proszę. Zawodowe z kopalni Bełchatów wyliczyły w piśmie do premiera Morawieckiego, że w przypadku zamknięcia kopalni Bełchatów około 20 tysięcy osób zostanie bez pracy. Czy Państwo, powiedzmy, mówiąc o tym planie, tak, na miejsca pracy, jak zapewnić takiej ilości osób, takie miejsca pracy bez degradacji i tak społecznej regionu? Bo to... Ja powiem tak. Proszę bardzo. Państwo sami wiecie, że zatrudnienie tutaj w kopalni już się znacząco zmniejsza. W tej chwili to jest około 5 tysięcy tak w samej kopalni, plus jakby ta chmura miejsc pracy dookoła tego tworzy być może te 20 tysięcy. Natomiast to, co wytworzy się dzięki tym miejscom pracy, które my proponujemy, to jest o wiele więcej tak naprawdę, bo to nie jest skupione na jednym sektorze gospodarka. To jest gospodarka, która jest innowacyjna i zapewnia to, że ludzie w niej pracujący będą mogli nie tylko wyżywić swoje rodziny, bo to będą miejsca pracy, które będą wysokopłatne, ale również skorzysta na tym gospodarka lokalna. Żadnej rewolucji, ewolucja. Żadnej rewolucji nie można tutaj robić. Trzeba być bardzo ostrożnym, tak żeby przede wszystkim zabezpieczyć los mieszkańców tego regionu i niczego nie popsuć. Ten rząd nie myśli o przyszłości. Poprzedni rząd nie myślał o przyszłości tych ludzi, bo nie zainwestował w alternatywę. Wszyscy wiemy, że zaraz się tutaj skończy ta możliwość, że trzeba będzie zamykać te kopalnie, te elektrownie. A co z tymi ludźmi? My jesteśmy tutaj jedyni, którzy mają odwagę powiedzieć, myślmy o przyszłości tego regionu. Myślmy o tym, co dalej. I mamy na to pomysł. I mam nadzieję, że mieszkańcy nie dadzą się omamić, że to jeszcze będzie 200 lat funkcjonowało, bo nie będzie, jak Państwo wiecie. Niestety nie będzie, bo są pewne ograniczenia naturalne. No tak, ale tutaj pojawia się... Tak? Panie, ja to się rozkręcam, a pan ucieka. Zapraszam do Łodzi, nie, zapraszam Państwa teraz do Łodzi, mamy kolejną konferencję. Jak pan redaktor się chce umówić, zapraszam ja pana. Ja chętnie się umówię tak, panem dobrze, na rozmowę. To krótkie, tylko niech pan skomentuje, bo jest kwestia tego, że po prostu jest propozycja, żeby po tej elektrowni powstał atom. Czy nie myśli pan, że jednak atom wygra w porównaniu do państwa propozycji? Panie redaktorze, dyskusja o atomie w Polsce trwa już od wielu lat. Jeszcze za PRL-u były pomysły budowy elektrowni w Żarnowcu i nic z tego nie wyszło. Ogromne pieniądze idą tylko dla działaczy partyjnych, zresztą podobnie jak w tego typu spółkach, którzy ci to mają dobre wynagrodzenia, nie mieszkańcy tutaj regionu. I te pieniądze ogromne idą, a atomu jak nie ma, tak pewnie nie będzie w najbliższej perspektywie. Dużo bardziej bezpieczne są odnawialne źródła energii, dużo bezpieczniejsze są rozproszone odnawialne źródła energii i w to lepiej inwestować niż mamić ludzi, że energia z atomu będzie lepsza dla tego regionu. No, wiecie dobrze Państwo, że tu nawet planów nie ma i możliwości, żeby tutaj powstała elektrownia atomowa. Niech nie oszukuje nikt. Pokryje to zapotrzebowanie nasze Polski według Pana? Dzisiaj trzeba wspierać powstawanie odnawialnych źródeł energii. Ich w miksie energetycznym jest tak mało, drodzy Państwo, że zapłacimy 8 miliardów złotych w przyszłym roku. Pan ze swoich pieniędzy za to zapłaci.